Witajcie, Maszki, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na modyfikacji Novum Exulum jako Polska. W ostatnim odcinku udało nam się zwyciężyć wybory jako jedyna partia PO i teraz mamy bardzo długie drzewko, żeby dojść do naszego ulubieńca. I żeby to zrobić, to musimy najpierw PO wygrywa. To jest najlepsze. Bo tak po polsku to trochę stoi zwycięsko. Tak po polsku to było przetłumaczone. Okej, okay, więc oczywiście tutaj u Idena nie wiem dlaczego. Ale tutaj dostaliśmy dosyć dużo nowych gości. Tylko że. Okej. Okay. Ciekawe. Tylko, że po prostu na razie ich nie możemy wziąć. Nie wiem, dlaczego tamtych mieliśmy. Co to jest? O, masz los. Nie mówcie, że teraz jakąś wojnę prowadzicie na to i teraz będziecie mnie co chwila zapraszać do niej. O. Okej, więc trzy tenory się zaczynają. To jeszcze kojarzę. Takie stwierdzenie jak trzy tenory. Ale tylko tyle. No. Naprawdę nie jestem na tyle stary, żeby kojarzyć, jaka była polityka przed 2014 w głównej mierze, bo 2014 to był ten moment, kiedy ja ogólnie, jeżeli chodzi o politykę, coś zacząłem więcej kojarzyć, więc katastrofa smoleńska dla mnie zbytnio nic nie znaczyła, dla tych, którzy się zastanawiają nad tym. I to, co się działo przed 2014, raczej niezbytnio nie kusi. Okej, więc musimy chyba pójść po prostu, wiecie, no musimy pójść chyba tak, jak historia mówi. A nie, zrobimy popis. Co może się złego stać? Więc mamy trzy tenory i możemy wybrać oczywiście, który z tenorów wybieramy. No i chyba wiadomo, kogo wybierzemy. Więc zaczynamy. I chyba tutaj mamy już pierwsze rzeczy. Okej, okay. Zastanawiam się, czy to po prostu nie jest jakiś błąd, że są dwie decyzje, które robią to samo. Okej, okay. Na pewno nie będziemy chcieli tutaj dołączyć do wojny. Oraz tak, pamiętam, że ten gość ma. Więc wydaje mi się, że pójdziemy w to. Okej, okay, Hiszpania wyszła z NATO. To jest ciekawe. I tutaj mamy o to. Okej. Okay. Wyszli z Unii Europejskiej. Dosyć szybko, nie powiem. Nie wiem, dlaczego wszystko robią w tym roku. Okej, okay, integracja. Czyli musimy zintegrować PiS, żeby był z nami. Interesujące. Jak tutaj zrobić? Tutaj PiS. Integruj PiS. This will abolish the coalition decision. Work with PiS. Aha. Okej. Okay. Dobra, zastanawiam się, o co dokładnie chodziło w tym. Dobra, kontynuujmy tutaj badania nasze. Tutaj na pewno będziemy musieli sobie zdobyć to. Zintegrować sobie PiS, żeby powstała wielka partia popisu. I tak, still the countryside, focus on urban. Myślę, że tutaj pójdziemy jednak tak, jak historia pokazała, czyli że będziemy bardziej skupimy się na miastach. Okej, okay, public administration. Okej, okay, nie wiem dlaczego, ale się zgadzamy. Jak tutaj wygląda? Wygląda na to, że mamy na tyle duże wsparcie, że nie jest aż tak źle. Tylko że z tego, co kojarzę, to tam coś było? A musimy mieć 15 przynajmniej, dobra, więc trochę sobie nabijemy.
Już powoli integrujemy PiS z sobą. To będzie taka specjalna historia, że wiecie, że dwa zbaśnione plemiona się łączą, żeby działać na rzecz Polski. Piękna historia, co nie? Okej, okay, ćwiczcie tutaj. Okej, okay, trochę tutaj socjaliści się zwiększyli. Nadal nie rozumiem, o co chodzi w tym dokładnie, więc... Więc nie wiem, jak to wpływa. Okej, okay. I tutaj w sumie już zdobyliśmy dwie polityki, które chcieliśmy. Więc możemy z tego wyjść i już nie wracać. Tak. Jak się zrobi te decyzje, to już się ich po prostu później nie sprawdza. To już na amen jest. Okej, okay, Wałęsa support. Będziemy mieć błogosławieństwo Wałęsy. Tak, kiedyś posiadanie błogosławieństwa Wałęsy to było... To wtedy po prostu człowiek, wiecie... Człowiek to było jak błogosławieństwo papieża. Więc co tutaj mamy? Więc... Tutaj... Nie wiem, tutaj mamy jakiś program. Program jakiejś właśnie od budowy. Nie do końca nie rozumiem, o co chodzi w tym. Dobra, tutaj mamy. Tutaj będę co chwila to robić, żeby wesprzeć no, naszego jedynego kandydata. Tutaj bierzemy braci Kaczyńskich. Tutaj. Kiedy cofasz się w czasie i w 2010 mówi, żeby nie wsiadali do samolotu. Okej. Okay. Konspiracje. Część z tych rzeczy to po prostu jest, wiecie, no... Co pewien czas się pojawia, to nie jest nic specjalnego. Co tutaj będzie? Tutaj możemy sobie porobić na to, ale w głównej mierze na razie sobie... Wszystko, całą siłę polityczną na to pójdzie. No, mamy dosyć sporo, bo 2,5 przy braku to jest naprawdę sporo. Okej, okay. Trochę fabryk, zawsze chętnie. Pluski package. I tak. Nie podoba mi się to, że nie ma już że nie ma popisu. Fajnie było, jakby tak napisane było popis. O, i mamy super event. Wow. Okej, okay, co to jest? Conservative... W sumie nas to nie obchodzi. Jesteśmy konserwatywni. Rada raczej nie jest nam potrzebny. I chyba wszystko jest na czasie. Okej, okay, więc idziemy do wojskowości. Mamy trochę tych rzeczy, więc sobie porobimy. Tutaj jeszcze trochę jest. Więc sobie zmieńmy. No, czołgi mogą pójść. Wygląda na to, że... To jest dla całego moda. To nie jest tylko dla tego. To na razie nam się nie przyda, bo... W ogóle tego nie robimy. Możemy wziąć pożyczkę, ale myślę, że na razie tego nie musimy też robić. Okej, więc zróbmy tą decyzję. I poczekajmy na resztę. Tutaj jeszcze mamy trochę tych gości, żeby wybrać ich, ale nie mamy siły politycznej, bo większość idzie na decyzję. Use their media. Tak, bo to chyba PiS w tym czasie miał władzę nad TVP. Polityka? Nie wydaje mi się, żebyśmy potrzebowali taki cel narodowy, który nic nie daje realnie. Okej. Okay. To jest 8, więc jeszcze trochę poczekamy. Ostatnio się nauczyłem, jak zrobić, żeby cena się powiększała wraz z wybieraniem decyzji.
Co z jednej strony jest bardzo wkurzające, bo ta cena jak wzrasta, to naprawdę dosyć jest to takie, że więcej wydawać na coś takiego samego, ale to są decyzje związane z budowaniem, więc wtedy lepiej sobie to robić. Okej, więc co tutaj mamy? Tutaj musimy mieć albo to, a w sumie... W sumie i tak to jest, zależy od naszego przywódcy. Dobrze, że sobie zboostowaliśmy, bo akurat 8 mamy. Więc sobie zróbmy to i tutaj będzie. Some changes to the program, czyli zmiany w programie. I w sumie dostaliśmy tą ideę. Gdzie to jest? Chyba to jest to. Ale nie jestem pewien. Więc sobie po pewnym czasie to zrobimy. Dobra, zmniejszamy sobie dług. Mamy naprawdę dosyć sporo tutaj decyzji. Czyli Szwajcaria ogłasza, że jednak jest neutralna. Wow, kto by się spodziewał. Wcale to nie jest tak, że od zawsze byliście. Okej, okay, lesson from this point four. Dobra, to weźmiemy sobie, bo plus 10 ma do cywiliniaczków. No, co chwila nam się to zmienia. Mamy jeszcze tą specjalną robustę espionaż, czyli że dla to szpiegów, to wydaje mi się, że to trochę słabo, że wybraliśmy sobie to w tym momencie. I w sumie jest coś takiego, że w ogóle nie możemy sobie zrobić tego agencji, więc wydaje mi się, że ja sobie za chwilę to wyłączę. To wyłączę i sobie wtedy weźmiemy inne. Tutaj szukam multinorki. Tutaj jest multinorki, to jest atak, więc w sumie wszystko jest, więc sobie w pociski pójdziemy. Sobie wyłączę na razie to. Espionaż wyłączymy. To ile nas kosztuje? Już nie pamiętam, ile nas to kosztuje. Dobra. Ale to sobie wrócimy, kiedy już będziemy mieć nieco więcej fabryk. Cywilniaczki. No, dostanie 5000 stabilności, naprawdę mnie cieszy, tak? 5000 stabilności na pewno nas... będziemy mogli wszystko robić, co z stabilnością jest na minus. Tak, to jest potęga. Potęga właśnie. Potęga Donalda Tuska. Więc tak, po pierwsze, tak, możemy to wziąć. No, minus 1 dla 5000 stabilności to jest naprawdę nic. Okej, okay, co to jest? Rwanda, tam coś robią. Okej. Okay. I tak będziemy musieli trochę poczekać na to, więc. To jest. Więc na razie nic nie zrobimy innego. Co to jest? Interception, air superiority. Do tego weźmiemy sobie. Na razie damy sobie tych air chiefów, żeby trochę sobie nabić doświadczenia. Okej. Okay. I możemy ciągnąć tutaj gospodarcze. O nie, Korea. Czy naprawdę jedna z Korei? A nie. Co się stało? Dlaczego ci są z nimi? Dlaczego? Economic growth. Nie wiem, co to znaczy economic growth dokładnie, więc nie będę brać tego. Okej, okay, lepsze rakietki zawsze chętnie. Reforms of PO. No, możemy sobie tutaj dać te reformy. Gaduję, że one już na zawsze zostaną, więc warto też byłoby wziąć je. Okej. Okay. Lekcje od tych sprzed nas, chyba to było. Tak, lekcje od naszych poprzedników. O. Give people houses. Tak. To jest na bieżąco. To jest śmieszne, że w Polsce żadna
żaden program właśnie taki związany z budownictwem socjalnym, państwowym się nie udał zbytnio. Bo zawsze można powiedzieć, że a ten to się udał, ale po czym się tak patrzy, takie nie. Nie. Okej, okay, powoli już prawie się nam robi cała armia. Ciekawie. I co tutaj mamy? Remove recovering economy. To jest nawet dobrze. Będziemy zieloną wyspą. Ciekawe, czy będzie nawiązanie gdzieś do zielonej wyspy. Nie ma. Okej, więc możemy oczywiście lepsze silniki wziąć. I dzięki temu, że mamy 5000 stabilności, to nie będzie aż tak... Okej, czyli się zakończyło to. I też się zmieniło dzięki temu wszystkie te rzeczy, które tutaj mieliśmy ujęte. Dla mnie nawet dobrze. Ale znowu, mamy 3 na wolny, wow. O nie. USA szaleją. Okej. Okay. Country of Law. Tak. Nie można powiedzieć, że PiS zepsuł, bo PiSu jeszcze nie było. Okej, okay, co tutaj mamy? I mamy kolejne rzeczy. W głównej mierze po prostu wybieram, co jest. Szczerze powiem, to wydaje mi się najlepsze, bo to najkrócej trwa ten kryzys parlamentarny. Ale naprawdę chciałbym zrozumieć, o co dokładnie chodzi w nim. Okej. Okay. Czy to są kombinezony? Tak to wygląda, tak to są kombinezony. Okej, okay, więc... Okej, okay. Wygląda na to, że chyba Hassan się nie zgodził. Tak, nie zgodził się. Wiem o tym, że da się to pokonać. Trzeba po prostu wysłać masę dywizji tutaj na porty. Ale to jest naprawdę trudne. Okej, okay, co tutaj mamy? Unlock decision to fix our healthcare system. Tak, bardzo chętnie bym naprawił to. Okej, okay, gdzie są te reformy? Czy już je zrobiliśmy, przez co już ich nie ma? No chyba je zrobiliśmy, więc ich nie ma. Dobra, więc mamy jeszcze 5 razy, musimy wydać siłę polityczną, więc nie jest aż tak źle. Coś tutaj jeszcze jest. No już znowu możemy sobie zrobić, żeby dostać nieco sił, doświadczenia wojskowego. Okej, okay, Kurdystan padł. I czy to polega na tym, że... Oni są w wojnie tylko ze Stanami, na szczęście dla nich, ale na ich nieszczęście mają tutaj... Myślę, że rzucenie bomby atomowej na Bagdad naprawdę coś zmienił w tej wojnie. O nie, to jest takie złe. Okej, okay, gdzie jest to reformy? Okej. Okay. Trenujmy więcej doktorów, tak. Co tutaj jest? We have more doctors, tak. Tak, Iraq is doomed. No się nie dziwię, jeżeli zrzucili bombę atomową, to może coś aż tak dobrze u nich nie będzie. Dobra, ile mam fabryk? Fabryk mamy nawet już wystarczającą ilość, więc to mi się podoba. A my powinniśmy już tutaj trochę dalej robić. Dobra, i chyba będziemy zbierać hajs po pierwsze tutaj, żeby na kampanię Donalda Tuska. A po drugie, żeby zreformować tutaj. Mają własne środki. Okay. O, co tutaj się stało? Syria robi jakiś sycamore? Bushra al-Assad? Kim ty jesteś? Czy wy macie jakieś swoje własne drzewko? Oni mają własne drzewko. The Sun. Czy nie poszli, że The Daughter?
O maści los, co oni robią? Jakieś sicko mode syryjskie się dzieje. Okej. Okay. Co tutaj mamy? What's next after Giedroyc? Okej, tutaj mamy trochę rzeczy. Marshall. Tak, idziemy w to. Pójdziemy w to. Musimy w to pójść. Jak mamy marszałka, to trzeba w to pójść. Okej, tutaj mamy. Ono jest naprawdę duże, to drzewko, więc można się pogubić. Steel production. No, bardzo chętnie bym sobie wziął trochę stali. Nie, to nie jest tak, że dostaliśmy 5000 stabilności i już nas tak naprawdę nie obchodzi stabilność. Ale może coś to jest związanego z tym. Nie mam. O Jezu, ale zielony jest. Mamy tutaj jakieś. Nie. Lubię dawać jeszcze kolejne drzewko. Tak, żeby trochę. Tak po chamsku. Okej. Okej, czyli będziemy mieć wolne media. Czy dołączyć, czy to. Bo wiem, że to może coś zmienić dla nas, więc. To jest najlepsze, że mamy przygotuj się. Co nie możemy później. Okej. Pytanie jest takie, że make some changes i czy coś tutaj jest takiego, że nie możemy wziąć. Nie wygląda na to. A możemy zjednoczyć Unię. Nie no. Nie no. Jeżeli możemy zjednoczyć Unię. Okej, okay, dobra. Jeżeli możemy zjednoczyć Unię, to wiadomo, że w to idziemy. Dobra. Więc się zgodzimy na to. Ale najpierw musimy naszego głównego przywódcę wziąć. Naszego złotego chłopca na białym koniu. Okej, okay, ale w sumie najpierw powinniśmy zrobić reformę. Reformę służby zdrowia. Okej. Okay. Dlaczego z wyspy Salomona tam? Teraz czasami się nie pytam, o co chodzi. Chociaż powinienem. Okej. Okay. Co tutaj mamy? To weźmiemy. Ja chcę tylko, żeby w tym odcinku już był nasz złoty chłopiec. Nasz pan. Nasz zbawiciel. Szczerze powiem... Kojarzę tylko piosenkę z PiS-em, taką prześmieszną. Ale z PO nie kojarzę mnie kompletnie. Wiem, że były, ale nie kojarzę kompletnie. Okej, okay, czy coś tutaj jest? Tak naprawdę na bieżąco to już chyba nie ma. Żeby to wziąć. I mamy pełną armię. Jej. W głównej mierze dzięki temu, że mamy te dywizje zmechanizowane i pancerne, to one naprawdę nam pomogą. Okej, okay. I to jest chyba ostatnia decyzja, ostatni raz ją bierzemy, żeby dostać poparcie wystarczające. I czy coś tutaj jeszcze pancerz możemy zwiększyć? Okej. Okay. I tak, musimy czekać. A. Reformy. Manpower. Podoba mi się darmowy manpower. Mamy nawet go sporo. Nie powiem. Więc... Okej, okay, co to jest? One of the following. A, to akurat to robimy. Więc za kilka dni. Więc możemy sobie nieco poczekać.
I wtedy zrobimy sobie ten ostatni cel do zbawienia świata. Okej. Tak. Rewolucja na Ukrainie, który to jest 2003, ja to nie wiem, czy to jest jakieś ich własne drzewko? Chyba wygląda na to, że to jest ich własne drzewko. Więc może być trochę szybciej tam sprawy. Się nie dziwmy. Okej. W takim razie partia została zjednoczona. I co to jest? Co za gęba? Odblokowuje nam nowe... nowe drzewko. Wydaje mi się, że nową ścieżkę odblokowuje nam bardziej. Ale już tutaj sobie ciągnę, żeby poszło. I daj. Już niedługo. Jeszcze w grudniu to będzie. Gdyby to było 13, to byłoby idealnie. Prawie było. Tak, więc partia została zjednoczona i Donald Tusk zostaje liderem nowej partii. Wow. Ale młodo wygląda nasz złoty chłopiec. Okej. W takim razie... O, może jeszcze zostawmy go na sam koniec, żeby nas tutaj, żeby go podziwiać. Więc to wszystko z tego odcinka. W kolejnych odcinkach będziemy robić dalszą część drzewka. Wydaje mi się, że on tam jest dosyć śmieszne, niektóre ścieżki, więc zobaczymy, co to nam da. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. No to cześć!